Cześć, nazywam się Artur Łoskot i muszę się wam do czegoś przyznać, że mimo usilnych starań moich nauczycieli, wykładowców na filozofii i psychologii, jestem człowiekiem, któremu słoma z butów wystaje. Dzisiaj tego nie widać, bo jest sobota, dzień wolny, natomiast od kilku lat na co dzień regularnie mam słomę w butach. I trochę opowiem wam o tym, jak do tego doszło. Cała ta historia zaczęła się w roku 2011, kiedy pracowałem i realizowałem się jako trener i szkoleniowiec i doszedłem do wniosku, że chyba będę musiał coś zmienić w swoim życiu, właściwie wszystko. I tak po kilku tygodniach od podjęcia tej decyzji pozbyłem się większości rzeczy, które posiadałem. To, co posiadałem, potrafiłem zmieścić w plecaku i dwóch kartonach, które zostały w Polsce i wyruszyłem w autostopową podróż po, jak mi się wydawało, trasie wokół Morza Śródziemnego, jednakże nie doszło to do skutku i ostatecznie 9 miesięcy podróży spędziłem w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. I właśnie w Hiszpanii pierwszy raz spotkałem ludzi, którzy utrzymywali, że są w stanie zbudować swoje domy ze słomy i gliny. Moja reakcja była oczywista, tak? Stwierdziłem, hiszpańskie słońce nie każdemu służy. Kilka dni później z tymi samymi ludźmi, jako wolontariusz, pracowałem na budowie w 40-parostopniowym upale. I rzeczywiście budowaliśmy dom ze słomy i gliny. Mało tego, na budowie, która była absolutnie unplugged. Wszystko, co robiliśmy, robiliśmy ręcznie. I na szczęście ta budowa się skończyła. Kilka tygodni później znalazłem się na konferencji w Rondzie, w ładnym andaluzyjskim mieście, gdzie dowiedziałem się wielu ciekawych, interesujących dla mnie rzeczy. Jedną z nich było to, że przy tradycyjnym sposobie uprawy naszej żywności rokrocznie z każdego hektara uprawianego pola pozbywamy się kilkunastu ton gleby. Tak jakby na wasze pole przyjeżdżała rokrocznie ciężarówka, solidna wywrotka, zabierała ziemię i wywoziła ją gdzieś najczęściej do morza bądź oceanu. Oprócz tego typu problemów, które były tam przedstawiane, przedstawiano też rozwiązania. I dziedziną, która zajmuje się takimi rozwiązaniami, okazała się być permakultura, czyli system projektowania, który integruje rośliny, zwierzęta, ludzi, budynki oraz społeczności w taki sposób, abyśmy mogli zapewnić sobie zaspokojenie swoich potrzeb, a z drugiej strony mieć pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko. I tak... teraz mamy problem. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda ze słomą w butach. Bo jednym z ulubionych materiałów ogrodników permakulturowych jest właśnie słoma. Używamy jej po to, żeby ściółkować nasze grządki bądź zagony, ponoć to jest poprawna forma, żeby utrzymywać w miarę stałą wilgotność i temperaturę w glebie i przez to uzyskiwać lepsze czy bardziej obfite plony. W ten sposób pozbywamy się też chwastów, karton, głębokie ściółkowanie słomą i znowu mamy z głowy jakiś problem, który jednocześnie zgodnie z zasadami permakultury staje się rozwiązaniem, bo takie przyświecają nam cele. I to jest jedno z głównych źródeł słomy w moich butach. Ogrodnictwo permakulturowe, którym po kilku latach eksperymentów, prób, doświadczeń, często trudnych doświadczeń, zajmuję się teraz i przedstawiam się jako projektant permakultury oraz naturalny budowniczy. Jednak jeżeli ktoś z was spotkał się z terminem permakultura, to wie, że kwestie uprawy gdzieś tam w niej się znajdują. Jeżeli ktoś się nie spotkał, to ostrzegam. Jeżeli ktoś się wgłębi w permakulturę, to jest to choroba nieuleczalna. Zmienia perspektywę spojrzenia, myślenia i działania w świecie. Zostajecie ostrzeżeni. Permakultura zajmuje się też innymi zagadnieniami. Między innymi pozyskiwaniem bądź odzyskiwaniem i magazynowaniem energii, odtwarzaniem bądź tworzeniem gleb i życia glebowego, pozyskiwaniem wody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, to budowanie. Tworzenie schronień z materiałów, które są stosunkowo łatwo dostępne, niedrogie. No i takim materiałem właśnie jest słoma. To drugie
źródło słomy w moich butach. I powiecie sobie, dobra, domy ze słomy, chłopie, zwariowałeś, to nie do końca jest tak, że one są ze samej słomy, chociaż i takie się zdarzają. Drewno, słoma i glina, to jak gdyby podstawowe budulce. Jednak powiem wam, że powstają na świecie nie tylko budynki jednorodzinne, mieszkalne, budowane na bazie słomy, ale są to również szkoły, hotele, fabryki, czy całe osiedla wielorodzinne. I pewnie myślicie sobie, aha, globalne południe, kraje trzeciego świata, tam też. Natomiast przykłady, o których wspomniałem, pochodzą z Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Szwajcarii. Więc zdecydowanie bliższy nam region, jeśli chodzi o, o odległości. No dobra. Powiedzmy, że ktoś rzeczywiście buduje i to dziwi. Natomiast drugą zazwyczaj najczęściej spotykaną reakcją na hasło, że ktoś buduje domy ze słomy, jest reakcja, którą zaproponował mi, czy przedstawił mi mój kumpel. Niedawno zadzwonił do mnie kolega z czasów szkoły średniej. Rozmowa przebiegała w miarę standardowo do momentu, kiedy padło pytanie, dobra, a ty serio te domy budujesz? Ja mówię, te? No te, czyli ze słomy. Ja mówię, tak. A co, jesteś zainteresowany? Nie, wiesz, ja znam bajkę o trzech świnkach. I widzę po reakcji, że część z was też zna. Trzy świnki budowały domy z materiałów, które udało im się pozyskać. Jedna zbudowała ze słomy, druga z patyków, trzecia z cegieł. Przyszedł wilk, huchnął, dmuchnął. Dwie pierwsze świnki kończą w żołądku wilka. Trzecia ratuje się dzięki temu, że trudno jest dmuchnąć dom z cegły. To przedstawia obawy, jakie najczęściej pojawiają się a propos budynków budowanych ze słomy, czy gdzie materiałem budowlanym, jednym z materiałów budowlanych jest słoma. I mógłbym się trochę zabawić czytanie w myślach. Pierwsze wątpliwości, jakie się pojawiają, to jest, jak szybko taki dom się pali. No i zgadza się, słoma pali się całkiem dobrze, zwłaszcza luźna. Natomiast w naszych budynkach wykorzystujemy kostki słomiane, które są specjalnie zagęszczane do wagi gdzieś 90-120 kg na metr sześcienny oraz tynkowane dwustronnie, a takie ściany wytrzymują testy ogniowe od 30 minut do nawet ponad 2 godzin. W różnych krajach europejskich były te badania przeprowadzane. Co ciekawe, właśnie w zeszłym tygodniu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego wysłało próbki ścian polskich do badań na nierozprzestrzenienie ognia. Także powiedzmy, że ogień mamy z głowy. No dobra. Pewnie tam zalęgną się myszy. Owszem, gryzonie mogą stanowić problem, ponieważ mimo tego, że nie jedzą słomy jako takiej, to jednak budują sobie z niej schronienie. A jeżeli słoma jest źle wymłócona, no to mają darmową spiżarnię, tego nie chcemy, ale możemy stosować rozwiązania, które są stosowane w tradycyjnym budownictwie. Siatki stalowe, blachy perforowane i tym podobne. Myszy mamy z głowy. Dobra, panie, przecież to zgnije. Tutaj pojawia się problem grzybów pleśniowych. Owszem, jest to ryzyko przy tego typu budowlach. Jednakże jeżeli wykorzystamy suchą kostkę, bo grzyby potrzebują wilgoci do rozwoju, oraz zachowamy pewien rygor budowania, to grzyby się nie pojawiają. Inna rzecz. Panie, a ile to w ogóle jest w stanie wytrwać? To najczęściej zadają mi takie pytanie budowlańcy, którzy budują z bloczków ceramicznych bądź jakichkolwiek innych materiałów uznawanych za normalne. No i otóż okazuje się, że w Polsce pierwsze tego typu budynki powstawały od roku 2000. Natomiast najstarszy znany, udokumentowany w Europie ma datę budowy, ukończenia budowy w 1921 roku, czyli już jest prawie stulatkiem i w chwili obecnej ma tam swoją siedzibę francuskie Stowarzyszenie Budownictwa ze Słomy. Piąta sprawa i piąty zarzut i obawa jednocześnie to stwierdzenie, no dobra i co, teraz wszyscy przeniesiemy się do lepianek i będziemy mieszkać jak hobici. Nie do końca tak musi być. Jeśli chodzi o formy, to formy jak najbardziej pojawiają się i hobbitowe, ale również budynki budowane w szkielecie z wykorzystaniem kostki słomianej jako materiału izolacyjnego
mogą wyglądać całkowicie jak budynki jednorodzinne, które widzicie na co dzień, a także mogą przyjmować bardziej designerskie formy i niejednokrotnie wygrywają nagrody ze względu zarówno na formę, jak i na innowacje materiałowe. Załóżmy, że udało mi się odsunąć z waszych głów jakieś wątpliwości i teraz pewnie się zastanawiacie, po jaką ciężką gościu nam o tym opowiada na spotkaniu makersów, ludzi, którzy lubią majsterkować. Zwłaszcza, że jedyny projekt do it yourself, który uznaję za naprawdę bardzo dobry i z którego jestem dumny i zadowolony, to jest moja roczna córka i pewnie dlatego, że moja żona większość roboty wykonała. Otóż uważam, że budynki tego typu są bardzo fajne właśnie dla makersów, dla majsterek, których już nie ma właśnie, wyszły. Są, to dobrze, fajnie, że słyszę, bo nie widzę. Dla ludzi, którzy lubią działać. Pierwszy powód, pomijam ekologiczne, materiały ekologiczne i tak dalej. Pierwszy powód jest typowo ekonomiczny. Praca przy tanich materiałach, praca w takim budynku to około 60% budżetu jego powstania. W związku z tym, jeżeli masz trochę czasu, wiesz, za którą stronę narzędzia sobie chwycić, żeby się nie skrzywdzić, to już masz przewagę. Druga sprawa to właśnie same narzędzia. Mogą być bardzo proste. Wspominałem o budowie Unplugged. Mało tego, jest ich stosunkowo niedużo, co też uznaję za zaletę, jeżeli ktoś myśli o budowaniu takiego domu sam bądź samej. I trzecia sprawa to to, że te narzędzia można wykonać też samemu, przynajmniej część. A jeżeli ktoś znajduje sobie jeszcze ducha organizatora, to ma trzecią zaletę, bo domy takie często powstają w formie warsztatów, gdzie jedne osoby uczą się, jak taki dom ma powstać, ktoś ma zbudowany dom i wszystko się razem ładnie zamyka. Jest to fajna okazja z jednej strony do tego, żeby zacieśnić swoje więzi ze znajomymi, przyjaciółmi, bliskimi przy pracy, a z drugiej strony poznać wielu ludzi i to często bardzo nietuzinkowych. Okej, mamy trzy zalety. Zakładam, że być może komuś zaświtała w głowie myśl, że okej, zbuduję sobie taki dom. To mam dla was na zakończenie garść wskazówek, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli się czegoś takiego podejmiecie. Po pierwsze, nauczcie się, czyli pojedźcie na inną budowę, gdzie właśnie jest prowadzony warsztat, albo zgłoście się jako wolontariusze, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I bądźcie w trudnych miejscach i w trudnych procesach. Wtedy zrozumiecie, to jest dla mnie, nie jest dla mnie i będziecie mieli mniej zaskoczeń w ciągu swojej budowy. Po drugie, jak do każdego budynku mieszkalnego powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych, będzie wam potrzebny architekt, wybierzcie dobrego architekta. Takiego, który już taki dom zaprojektował, a najlepiej, jeżeli ubrudziłby sobie ręce w czasie budowy swojego projektu. Bo rzeczywistość weryfikuje to, na ile dane procesy są czasochłonne i czy czasem nie warto zmienić czegoś w projekcie, żeby mieć łatwiejszą drogę. Polecam wam też mniejszy dom, a większy ogródek. Mniejszy dom ze względu na to, że ile razy rozmawiam z inwestorami, kiedy pierwszy raz przyjdzie im pozamiatać ich własny fundament, mówią, kurde, mógł być trochę mniejszy. Po czwarte, stawiam na proste konstrukcje. Im konstrukcja domu bardziej przypomina rysunek przedszkolaka, tym mniej potencjalnie macie trudnych miejsc w takim budynku. Jeżeli już budujecie, zadbajcie w tym budynku o bezpieczeństwo, czyli usuwajcie luźną słomę, żeby nie kusić losu i w miarę możliwości tynkujcie ściany na bieżąco. Pamiętajcie też, że timing przy budowaniu tego typu domów to jest wszystko, więc rok wcześniej zorganizujcie sobie słomę, bo ona jest łatwo dostępna, ale nie zawsze w takiej formie, która by nam odpowiadała. Dlatego warto poświęcić czas rok wcześniej, żeby nie skończyć budując owsa, bo tego naprawdę nie chcecie, chyba że lubicie kiełkujące ściany. Kolejny element to właśnie zaplanowanie odpowiednio dużych zapasów czasu, ponieważ w przypadku materiałów naturalnych jesteśmy dużo bardziej uzależnieni od pogody. Dobrze jest mieć duże marginesy błędów,
i założyć, że wprowadzicie się najwcześniej po dwóch sezonach budowlanych, a nie po pierwszym. To zapewni wam większy spokój, mniejsze napięcie i mniej błędów, bo pośpiech na takich budowach wywołuje czasem błędy. Ostatnia wskazówka, jaką dla was mam, to to, żebyście nie wierzyli w bajki, zwłaszcza w bajkę o trzech świnkach. Weźcie narzędzia w swoje ręce i dołączcie do tych, którym słoma z butów wystaje. Dziękuję.